Cześć, Wojciech Górny, permisie.pl. Dziś chcę Wam pokazać metodę przygotowywania rozsady na przykładzie datury, czyli po polsku bielunia. Tak wyglądają nasiona bielunia. Te akurat przywiozłem 3 lata temu z mojej ukochanej Teneryfy i postanowiłem sprawdzić, czy jeszcze się nadają do tego, aby wykiełkować. 7 dni temu umieściłem te nasiona w woreczku foliowym, owinięte w wilgotny ręcznik papierowy i w takim woreczku przebywały one przez tydzień. Zobaczymy, czy wykiełkowały. Do woreczków staram się nie wkładać palców, bo gdybym musiał to włożyć z powrotem, nie chcę tego zanieczyścić, nie chcę, żeby mi się rozwijały jakieś grzyby. No, widzę, że są tu już jakieś kiełki. Rozdzielanie tych ręczników bywa czasami trudne, ale jak widać, jest to doskonała metoda. Pięknie. Wszystkie nasiona, co do sztuki, wykiełkowały. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc, no ale jest to bardzo miła niespodzianka. Teraz te nasiona posadzę w podłożu. Mam tutaj pojemnik z podłożem i po prostu nasion jest 9. Wykonam sobie tutaj 9 utworków i umieszczę w nich nasiona. Znowu staram się nie dotykać tego palcami, szczególnie, że datura, czyli bieluń dziędzierzawa, jest to roślina lecznicza, ale i bardzo trująca. Nasiona zawierają bardzo wiele alkaloidów, w tym atropina, która jest stosowana w medycynie, no ale jednocześnie w za dużych dawkach niestety może doprowadzić nawet do zgonu. Dlatego z tą rośliną postępujemy bardzo ostrożnie. Dlaczego nie sadzę tych nasion wprost do ziemi? Dlatego, aby mieć właśnie kontrolę, wiedzieć, jak długo nasiona kiełkują i ile z nich wykiełkowało. Gdybym zaczął od tego, co właśnie robię, czyli od włożenia 9 suchych nasion do ziemi, mógłbym czekać dniami, tygodniami, nie wiedzieć, czy wykiełkują, czy nie wykiełkują. Nasiona tego samego gatunku i odmiany potrafią być kapryśne. W przypadku papryki jedne kiełkują po 3 dniach, inne po 4 tygodniach. I dlatego taki sposób, jaki teraz pokazuję, daje nam pełną kontrolę i również oszczędność, bo dokładnie widzimy, ile nasion posadziliśmy i zobaczymy za parę dni, ile datur nam z tego wyrośnie. Wykiełkuje. Pojemnik na początku przykrywam drugim takim samym pojemnikiem i w tej postaci trafia on na słoneczny parapet. W taki właśnie sposób gorąco rekomenduję Wam wykonywać swoje siewy. Za parę dni pokażę Wam, czy te datury rosną i co się z nimi dalej dzieje.